No to tu akurat jest, sądzę, bardzo ważnym spojrzenie na to, kim on dla nas Polaków jest, a dopiero później kim jest patriota. Papież patrzył na patriotyzm nie z pozycji takiej ontologicznej, ale z takiej pozycji bardzo osobistej, emocjonalnej, przywiązania do tego narodu, z którego pochodził. Sądzę, że miał głęboką świadomość tego, że jego wybór był wyborem opatrznościowym i że Pan Bóg do tego no, doprowadził po to, aby przez jego posługę temu narodowi została przywrócona wolność i godność. I to wiemy, że to się dostało, to się stało, to się dokonało. Dla niego patriotyzm są proste rzeczy. To jest najpierw związek z ojcami, czyli z historią, z rodzicami, z pokoleniami naszych przodków. To jest związek z językiem. To jest ukochanie pewnego wspólnego dziedzictwa, jakie posiadamy. A to jest i również gotowość przelania krwi albo dawania w inny sposób świadectwa miłości do swojej ojczyzny. Ale uwaga, to nie jest nacjonalizm. To nie jest nacjonalizm. Ja myślę, że rzeczywiście należałoby spojrzeć na niego z perspektywy takiej Polski Jagiellonów. Myślę, że taka Polska jemu się marzyła gdzieś. Polska wielokulturowa, wielobarwna, a jednocześnie związana wspólnym światem wartości, przywiązania do konkretnej ziemi, do konkretnej historii, do związków takich międzyludzkich ważnych. Czym jeszcze jest dla niego patriotyzm? Wspominałem gotowością dania przelania krwi. Czasami zarzuca się mu w tym kontekście, że no przecież w czasie II wojny światowej on najpierw się chował po jakichś teatrach rapsodycznych, prawda? A potem się schował do seminarium, a koledzy i koleżanki walczyli z bronią w ręku. Przyznam, że to jest dosyć naiwny obraz. Dosyć prymitywny, bardzo spłaszczający tego człowieka, który po jednej stronie stawia bohaterów z karabinami, a po drugiej naiwnego pobożnisia z różańcem w ręku. Ale ten pobożnik z różańcem w ręku poszedł do seminarium, z którego mógł zostać przez komunistów zabrany, zastrzelony, wywieziony na Sybir. Wszystko mogło się stać.